jak działa sztuczna inteligencja, w jaki sposób zmienia ona nasze życie. Na te i wiele innych pytań będą mogli odpowiedzieć uczestnicy warsztatów, które 14 maja odbędą się w Puławskim Parku Naukowo-Technologicznym. Spotkania dotyczące sztucznej inteligencji odbędą się w ramach trwającego cyklu Innowacja Edukacja, realizowanego w ramach Strefy Pomysłodawcy. O godzinie 10 rozpocznie się wykład dla dzieci. Specjaliści prostym językiem wytłumaczą najmłodszym, czym jest sztuczna inteligencja oraz jakie jest jej zastosowanie. W tym samym czasie będzie prowadzony także wykład dla młodzieży od 15 roku życia oraz osób dorosłych. Po części teoretycznej przyjdzie czas na praktykę. Uczestnicy warsztatów poznają m.in. możliwości kreowania grafik cyfrowych za pośrednictwem algorytmów sztucznej inteligencji. Osoby uczestniczące w warsztatach będą miały też możliwość wytrenowania maszyny, tak by rozpoznawała określone obrazy, dźwięki czy pozycje ciała. Udział w spotkaniach jest bezpłatny, jednak liczba miejsc jest ograniczona. Zapisy trwają już na stronie internetowej Centrum Kompetencji Cyfrowych Edukacja 3.0. Rozpoczęliśmy budowę trzeciego budynku w ramach osiedla Słoneczne Piaski 2 u zbiegu ulic Woźnego i Bernaciaka Orlika. W ofercie 40 funkcjonalnych dwu- i trzypokojowych mieszkań o metrażach od 39 do niemal 62 metrów kwadratowych z miejscami postojowymi w parkingu podziemnym, zewnętrznymi oraz komórkami lokatorskimi. Termin zakończenia inwestycji trzeci kwartał 2023 roku. Szczegóły w biurze sprzedaży Magdom Holdings S.A. przy ulicy Dęblińskiej 18 w Puławach. Telefon 81 888 55 15. Pełna oferta na stronie www.magdom.pl.